ja też ze swojej strony będę podkreślić wagę powszechnej troski Kościoła do wasza prezbiterium o nowe powołania. Tu się rozgrywa przyszłość Kościoła. To jeden z najbardziej newralgicznych punktów tego, jaki ten Kościół będzie. Nigdy nie dość zatroskania, ofiary, modlitwy. Chętnie do tego przychodzi nam wzywać pierwszych świeckich, ale przecież od nas, kapłanów, od naszego osobistego wzoru życia, sprawowania sakramentów, zwłaszcza Eucharystii, zależy naprawdę bardzo wiele. Zbliżający się okres pierwszych komunii świętej, takiego głębokiego przeżywania Eucharystii, także miesiąc maj stanowią doskonałą okazję, aby poruszać przy różnych okazjach sprawy związane z powołaniem kapłańskim.